Panie wójcie, w którym miejscu obecnie w gminie Leśna Podlaska się znajdujemy? Jesteśmy dokładnie w centrum gminy Leśna Podlaska, jesteśmy na ujęciu wody. Projekt niezwykle ważny. Tak naprawdę zabezpiecza dostęp do wody użytkowej, do wody z sieci dla całej gminy Leśna Podlaska. Modernizacja stacji ujęcia wody i rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Szczególnie ważną dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa w dostawie do wody jest budowa drugiego zbiornika wyrównawczego, ponieważ do tej pory mieliśmy tylko jeden zbiornik wyrównawczy, gdzie nie mieściliśmy się już z potrzebami. Mamy rozbudowaną sieć wodociągową na terenie całej gminy. Wszystkie gospodarstwa domowe mają dostęp do wody z wodociągu, więc pobór wody jest na tyle duży, że brakowało już miejsca w zbiorniku. Poza tym ten zbiornik nie był od wielu lat prawidłowo zagospodarowany. Trzeba go było wyczyścić, umyć. Teraz może mogliśmy już to zrobić, to zostało wykonane. I co ważne, główna nitka, magistrala doprowadzająca ze stacji wodociągowej z ujęcia wody do sieci rozprowadzającej wodę w całej gminie zostanie wymieniona zupełnie. W tej chwili rozpoczyna się wymiana magistrali, to jest dosyć stara magistrala. Martwiliśmy się o to, czy wytrzyma taki duży rozbiór wody, więc wymienimy to, zabezpieczymy gminę w wodę. Dla potencjalnego mieszkańca, który odkręca kran, czy to w tej gminie, czy w innej, czy w całej Polsce, jakość tej wody, system wody ma wtórne znaczenie, dopóki się nic nie dzieje. Nikt o tym nie myśli. Odkręcamy kran, leci woda. A tak naprawdę jest to bardzo, bardzo niezwykle skomplikowany proces ujęcia wody. My jesteśmy tutaj przy studni. Jesteśmy przy studni jednej z dwóch studni głębinowych. Jest to studnia wykopana na 60-80 metrów. Przy czym, ponieważ Leśna jest takim specyficznym miejscem położonym w Nietce, to jest zaklęsłość Łomaska, Nizina Łukowska, mamy tu studnie artezyjskie i są okresy, kiedy jedna ze studni no jest po prostu studnią artezyjską. Więc my nawet nie pompujemy tej wody, ta woda sama nam wychodzi z pod gleby. W 90% albo nawet więcej każda woda wydobywana i doprowadzona w całej Polsce musi być uzdatniana. Uzdatniana poprzez odżelazienie tej wody i pozbycie się jej manganu i żelaza, więc na etapie realizacji projektu wymieniliśmy też filtry. Filtry, które są nowymi złożami i oczyszczają wodę doprowadzaną do sieci. A więc nie tylko zabezpieczyliśmy gminę w wodę i zapewniliśmy pewną dostawę, to jeszcze podnieśliśmy jej jakość i podnosimy systematycznie jej jakość poprzez zmianę filtrów, czyli tych złóż, i zapewnienie czyszczenia zbiornika. Jeszcze będziemy płukali sieć, ale to w dalszym etapie wypłuczemy sieć i praktycznie będziemy mogli ten jeden z tych ważniejszych problemów zakończyć. Dodatkowo ustawiliśmy panel fotowoltaiczny na stacji ujęcia wody. Ten panel fotowoltaiczny generuje prąd, który pobierają pompy wodociągowe, więc oszczędności na prądzie będą pewnie zauważalne. Oczyściliśmy dwa ujęcia, dwie studnie, nowy zbiornik, nowa kostka, nowe ogrodzenie, nowy generator prądu, tak aby w momencie spadku napięcia sam generator automatycznie włączał się, załączał i zapewniał stałe dostawy wody. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, dofinansowany projekt w 85%. Cały projekt po przetargu, który był niestety nieco wyższy od złożonego wniosku, więc gmina musiała ciut więcej dołożyć. Cały projekt wynosi 1 655 000, z czego dofinansowanie to prawie 1 100 000 zł, więc no, jakby nie patrzeć, warto to robić i środki europejskie, które wspomagają nasze budżety, są dla nas no, niezwykle cenne i niezwykle istotne. No, należy pamiętać jednak, że gminy też muszą ze swoich budżetów wyasygnować pewne środki, ale to i tak jest rząd wielkości, powiedzmy średnio 30%, więc wszystkie inwestycje, które wykonujemy za jakieś 30% ich wartości.